Mówi się, że jeżeli chorujemy na serce, no to w zasadzie w recepcie jest napisane nie stresować się. Jak się nie stresować? Jak kobiety teraz już prowadzą firmy, pracują zawodowo, rodzą dzieci, prowadzą rodziny, no i jak być zdrowym? Tak naprawdę myślę, że nie ma dobrej recepty na to, dlatego że ja zawsze mówię, że szef bez butów chodzi, czyli naprawdę jak my na przykład mówimy naszym pacjentom nie stresujmy się, to jakby ci pacjenci nam zadali pytanie, a pan profesor, czy pan doktor, czy pani doktor się nie stresuje, to pewnie nie odpowiedzielibyśmy na to pytanie, bo balibyśmy się odpowiedzi, no i niestety stresujemy się, bo stresujemy się wszyscy. I każdy ma swój własny pewnie sposób na to, żeby walczyć ze stresem. Dla mnie walką ze stresem jest na przykład to, że wieczorem siadam i zajmuję się nauką. Czymś, co stanowi taką dla mnie odskocznię. Wiele teraz osób, z czego się bardzo cieszę, jest taki bardzo pozytywny trend, zaczyna biegać. To też jest taka forma, ten regularny wysiłek fizyczny, taka rzeczywiście forma stresowania. No jak się nie stresować? Jeżeli, tak jak pani redaktor powiedziała, pracujemy bardzo dużo, kilkanaście godzin dziennie, wracamy do domu, zajmujemy się domem, wychowujemy dzieci. Ja powiem zupełnie szczerze, to co pani redaktor powiedziała, ja się bardzo cieszę, że kobiety zaczynają dominować w naszym społeczeństwie, bo ja na przykład osobiście, pomimo tego, że ja jestem dyrektorem w moim instytucie, to uważam, że otaczam się kobietami i ta współpraca z kobietami uważam, że jest świetna. One są w wielu miejscach znacznie bardziej skuteczne od nas, od mężczyzn, więc naprawdę ja się bardzo cieszę, że te kobiety, że kobiety rzeczywiście zaczynają odgrywać i mam nadzieję, że będą odgrywały jeszcze ważniejsze role w naszym oby to na sercu się nie odbijało. Oby. Natomiast jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, rzeczywiście wysiłek fizyczny działa na wiele różnych sposobów i właściwie w 99% jest on zdrowy. Natomiast, jak już pani redaktor o tym wspomniała, to musi być rzeczywiście wysiłek fizyczny, który jest dopasowany do danego człowieka. Bo oczywiście, jeżeli nagle ja miałbym teraz, pomimo tego, że regularnie staram się mieć wysiłek fizyczny, to jeżeli miałbym pobiec maraton, to prawdopodobnie zrobił swojemu organizmowi więcej krzywdy niż pożytku, dlatego że pojawiłby się wtedy takie bardzo negatywne zjawiska, jak duże zapalenie w organizmie i tak dalej. I mogłoby się okazać, że na przykład wysiłek fizyczny, który ma redukować ryzyko, my to nazywamy blaszki miażdżycowej, czyli tego, co zatyka naczynie, to mogłoby to odnieść zupełnie przeciwny skutek. I na przykład jak teraz wróciłem z kongresu największego towarzystwa na świecie kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, to tam było powiedziane, że te wszystkie osoby, które uprawiają te ultramaratony, te Ironmany, te biegi takie nazywane Ironman, mają większe ryzyko włóknienia mięśnia sercowego i zaburzeń rytmu. Dlatego, że w żadnym wypadku taki wysiłek nie jest wysiłkiem fizjologicznym. Tak. Nie można się do niego przygotować. Więc jestem całym sercem jako kardiolog za tym, żeby ten regularny wysiłek fizyczny stosować, ale zawsze pamiętajmy, Każda skrajność jest niezdrowa, prawda?